Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest Telewizja Wałbrzych i program Gość Dnia w naszym studiu Radna Prawa i Sprawiedliwości. Beata Mucha, witam serdecznie. Witam serdecznie. To jest trzeci program z naszego cyklu, który ma Państwu pomóc w podjęciu właściwej decyzji 24 czerwca. Zapraszamy do studia wszystkich radnych. Będą Państwo mogli się przekonać, czy warto głosować za dalszą pracą Rady Miejskiej, czy też radnym podziękować. Zanim zaczniemy rozmawiać o dokonaniach Pani Prawa i Sprawiedliwości w obecnej kadencji Rady Miejskiej, chciałem Panią zapytać o komentarz do decyzji wojewody dolnośląskiego, który uchylił uchwałę dotyczącą likwidacji szkoły 31 w Obrzychu. Pani się spodziewała takiego rozstrzygnięcia? Tak, spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia, rozmawialiśmy na ten temat. Powiem szczerze, że bardzo się cieszymy, bo walczyliśmy o to, żeby tych likwidacji szkół nie było. Jednak, tak jak dzisiaj już też rozmawialiśmy, szkoda, że tylko jedna. No tak, ale z drugiej strony... Bardzo fajnie, że jedna, że aż jedna, ale szkoda, że tylko jedna. Tak naprawdę z sześciu szkół, które chciał zlikwidować, czy też połączyć z innymi prezydent Roman Szełomej, tylko trzy przestaną istnieć. Tak wszystko na razie na to wskazuje, chociaż oczywiście od postanowienia wojewody przysługuje odwołanie do sądu i to może być droga wykorzystana przez gminę. Ale jeżeli wojewoda podtrzymuje te zastrzeżenia zawarte w proteście złożonym przez rodziców, to znaczy ni mniej, ni więcej, że urzędnicy z Wałbrzyskiego Ratusza nie dopełnili wszystkich swoich obowiązków, to chyba nie jest optymistyczne. Z tego się chyba nie ma co cieszyć. No nie ma się z tego cieszyć. No my, tak jak mówię, my się cieszymy, że uratowana jest szkoła numer 31. Bardzo myślę, że cieszą się również i rodzice, także to jest dla nas bardzo ważne. Dobrze, to jaki szkoła jest... 31 będzie. Czy Pani wie, jaki jest ciąg dalszy? Mamy teraz postanowienie wojewody, pytanie, ale mamy też koniec maja. Pytanie, czy ci uczniowie, którzy zostali przez rodziców już zapisani do innych szkół, czy zadeklarowano, że pójdą do innych szkół, to zostaną teraz przywróceni z powrotem do szkoły 31? Czy już będą szli do tych nowo wybranych szkół? Tak, były rozmowy na ten temat, ale nieoficjalne, więc ja się też tak, żeśmy rozmawiali, co będzie, jakie będą, jeżeli będą różne alternatywy, więc wiadomo, jeżeli była szkoła zlikwidowana, z tego, co rozmawialiśmy, z tego, co mi wiadomo, to garstka dzieci wręcz pójdzie tylko do zespołu numer 2. Ale reszta rodziców zapisała po prostu Walim, Jedlina do okolicznych szkół, do okolicznych gmin. Także jeżeli zostanie ta szkoła 31, a prawdopodobnie tak będzie, to dzieci zostaną. Czyli dzieci będą chodziły do tej szkoły, do której chodzą, takie jest Pani przekonanie wynikające z rozmów z rodzicami? To znaczy, to były rozmowy z prawnikami, z naszymi ludźmi, po prostu tak, różne alternatywy były i też właśnie tak z ciekawości pytaliśmy, co będzie, gdy, bo też to jest dla mnie na przykład też nowa sytuacja, więc musimy Bo powstaje mnóstwo pytań i jeżeli do końca maja szkoły mają przedstawić swój plan organizacyjny, mamy końcówkę maja, czy dyrektor szkoły 31 będzie w stanie ten plan przygotować? Dla ilu uczniów, dla ilu nauczycieli zostaną metody? To wszystko w tej chwili, to jest temat dzisiejszy, więc tak jak mówię, Też musimy po prostu dowiedzieć się wszystkiego, jak to wszystko będzie wyglądało. Czy Pan sądzi, że jeżeli szkoła będzie pracowała od września, tak jak do tej pory, czy radni Rady Miejskiej popierający Romana Szelmeja wrócą do pomysłu jej likwidacji? Takie pytanie padło z mojej strony na komisji dotyczące referendum, które miało się odbyć, dotyczące likwidacji szkół. Więc padła odpowiedź, że jak najbardziej pan prezydent ma prawo takie, żeby ponowić likwidację tych szkół i kolejnych, więc ma takie prawo, a co będzie, to już nie w naszej gestii jest, to zobaczymy. Gdyby decyzję wojewody uznać za w jakimś sensie sukces opozycji, to by rzeczywiście wyszło, że trzy z sześciu szkół udało się opozycji w Obrzychu uratować, czy może radni koalicji też mieli w tym jakiś udział, bo też twierdzili, że w sprawie Sobięcina do prezydenta chodzili i go przekonywali. Patrząc teraz w tył na to, co Rada Miejska przez te dwa lata dokonała, jakieś inne sukcesy opozycji Pani jest w stanie wymienić? Sukcesy opozycji, wie Pan, jest nas
coraz mniej i robimy co możemy, staramy się patrzeć na ręce rządzącym, koalicji rządzącej. Mogę powiedzieć o swoich sukcesach jako takich, szkoła numer 5, gdzie udało mi się doprowadzić. Oczywiście muszę powiedzieć, że na początku pomagał nam również jeden z radnych z PO. Razem żeśmy to współpracowali. Ale do czego się udało doprowadzić? Właśnie doprowadzić do tego, że szkoła numer 5 ma wymienione piece, że dach. Była to praktycznie sprawa, która, no, tak jak ja chodziłam i rozmawiałam z naczelnikami ówczesnymi, więc mówili, że nie ma możliwości, nie ma pieniędzy absolutnie. Udało się to, że tak powiem, wydeptać wręcz. Rozumiem, że to była inwestycja Urzędu Miejskiego. Tak, bo to jest z programu dofinansowania z ochrony środowiska. Tam jest taki program z termomodernizacja szkoły numer 31. Również jest właśnie zapisana w tym programie. Także udało się to po prostu doprowadzić do końca dobra, i jest. Dwa lata urzędowania za sobą. Pani mówi o jednej szkole. Czy coś jeszcze? Czy wyborcy mają uznać, że skoro opozycja, to ma prawo patrzeć na ręce tylko i nic poza tym? Jak to oczywiście, wygląda? Że nie tylko patrzeć, ale i tylko robić. Więc w momencie, kiedy są uchwały jakiekolwiek, staramy się czytać je bardzo dokładnie, analizować. To nie jest tak, że jesteśmy przeciw, bo jesteśmy przeciw i z reguły jesteśmy wszystkiemu przeciw. Nie jest tak, bo jeżeli są uchwały, które uważamy, że są dobre dla miasta i dla mieszkańców, to jak najbardziej głosujemy za. Ile takich uchwał było w ostatnim czasie, pamięta pani? No tak liczbowo to trudno mi powiedzieć. Nie, no to może pani jakąś sprawę konkretną pamięta, bo ja pamiętam, że głosowaliście przeciwko likwidacji szkół. Tak. Proszę mi poprawić, przeciwko budżetowi i tak. Wałbrzycha i głosowanie nad zwiększeniem podatku od nieruchomości też zdaje się wygrali radni Platformy Obywatelskiej. Czy w jakichś istotnych sprawach pani znalazła porozumienie z prezydentem? Pani i Prawo i Sprawiedliwość. Na przykład, no, był przykład uchwał pozwolenia kasyna. Na kasyna? Na przykład, żeśmy właśnie tutaj, pan prezydent też stwierdził, że jednak nie jest to dobre. I żeśmy tutaj też czyli razem... Inwestor chciał w Wałbrzychu otwierać kasyna, to wymaga zgody Rady Miejskiej, i Rada Miejska się nie zgodziła, mimo że były teoretycznie miejsca pracy. No teoretycznie, bo przeglądając ilości miejsc i jak miałoby to wyglądać, pozwolenia, szkolenia i tak dalej, no to tych miejsc pracy... No, może i by było, ale tak może nie do końca. No dobrze, referendum może służyć temu, żeby wybrać zupełnie nową Radę Miejską z zupełnie innym rozkładem sił. Gdybym ja panią teraz zapytał, jakie decyzje pani w Wałbrzychu przez ostatnie dwa lata by wprowadziła, gdyby pani miała tą siłę przebicia razem ze swoimi współpracownikami z Prawa i Sprawiedliwości? Co takiego byście zgłosili, gdybyście wiedzieli, że przejdzie? To znaczy, to jest takie pytanie, powiem szczerze, bardzo szerokie. No jest tak dużo spraw, jeżeli chodzi o mieszkania, jeżeli chodzi o sprawy socjalne i szkoła, i oświata, więc no naprawdę praca jako takiej Rady Miasta jest bardzo szeroka i bardzo duża, więc szczegółowo tak tutaj omawiać, to po prostu nie jest... Bo jeżeli pani mówi o kwestiach mieszkaniowych, tak? Mamy akcję Odpracuj swój dług, mamy różne inne akcje, które mają pomóc zlikwidować. Jest zmieniona uchwała dotycząca wykupu mieszkań, są jakieś decyzje podjęte dotyczące wpisywania do rejestru dłużników, dotyczące mieszkań socjalnych, więc jakby w tej mierze dużo się dzieje. Jeżeli mielibyśmy tylko w tej kwestii dyskutować, czy pani jako opozycja ma inne interesujące pomysły, które by wprowadziło, ale prezydent blokuje? Nie, jeżeli chodzi o mieszkania, jeżeli chodzi o sprawy mieszkaniowe, ja nie jestem w Komisji Gospodarki, więc tutaj też panu tak szczegółowo nie powiem, ale z tego co wiem, to pracują razem i wspólnie i nie ma tu jakichś tam zgrzytów. Tu nie ma kłopotu. To idźmy dalej. Nie wiem, kwestie finansowe. Pani widziała, jak wygląda budżet Wałbrzycha. Pani głosowała przeciw. Jesteśmy przeciw temu budżetowi, tak, bo ponieważ... No, był bardzo ambitny, może się okazać, że będzie go bardzo trudno zrealizować, ale jakie on miał wady, niech pani powie.
Dużo, dużo, dużo spraw, jeżeli chodzi o kredyty. Tutaj są w tej chwili przesunięcia, jeżeli chodzi o ciągle jakieś autopoprawki, ponieważ nie ma pieniędzy, musimy przesuwać pieniądze, idzie dużo z rezerw. No, czy inwestycje bardzo, zaplanowane przez Romana Szełemeja były za duże? Tak, tak, inwestycje. No, stara kopalnia tutaj jest też no, promowana. No, to są fajne rzeczy. Ja nie mówię, że nie, bo i stara kopalnia, i projekt cały, i rewitalizacja Śródmieścia to są potrzebne rzeczy. No tak, czy Wałbrzych ma na to nie dać pieniędzy? To nie chodzi o to, że nie dać, ponieważ nas na to nie stać. Są ważniejsze sprawy, właśnie chociażby mieszkaniowe, na które nie ma pieniędzy. My jako, biorąc udział w projektach, bo to są projekty unijne, dostajemy na to pieniądze, musimy mieć jednak ten udział własny, chociażby nawet nośny temat GDQ, no udział własny gminy musi być. I przy starej kopalni też musi być. Przy starej kopalni też musi być. Czy pani uważa, że nie powinno się w ogóle występować w takim razie z projektem starej kopalni? Wie pan, to już projekt starej kopalni był już dosyć dawno podpisany, te wszystkie przez umowy wiceprezydenta z Prawa i Sprawiedliwości. No nie tylko, bo i był przez prezydenta Małeckiego, wtedy też pamiętam, że myśmy rozmawiali na ten temat, także... Byliście wtedy w koalicji. No, oczywiście, podpisywało tak. Pewnie ja nie Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, więc pytam mówię, teraz, czy to były dawne... coś się zmieniło, że... Teraz pani mówi, są ważniejsze rzeczy niż stara kopalnia na przykład. To znaczy projekt starej kopalni, on w tej chwili musi być prowadzony tak, jak jest prowadzony i nie możemy tego zmienić, bo tak jak mówię, umowy są. No, to może nie ma sensu tego używać w dyskusji. Skoro musimy na to pieniądze ułożyć, projekt jest sklepnięty, inwestycja trwa, nie możemy tego wykreślić z budżetu, nie z zadań inwestycyjnych. Nie. Co innego możemy wykreślić z zadań inwestycyjnych, co by pani zdaniem sprawiło, że budżet byłby rozsądniejszy? Jak powiedzieć mieszkańcom Wałbrzycha, nie będziemy wam remontować tej, czy tamtej, czy jeszcze innej ulicy. No zawsze wszyscy uważają, że to ich ulica jest najważniejsza. Tak. No i tak, tak próbujemy z tego, co obserwuję ruchy w budżecie, ruchy autopoprawek przez pana skarbnika, to tak próbuje się robić na zasadzie takiej, że no tutaj dostaniemy troszeczkę dofinansowania, no to jako udział własny, bo tak jest i z drogami, spróbujemy to zrobić. Pan prezydent mi ostatnio też tłumaczył, że na przykład ulica Świdnicka nie jest nasza, więc pytanie, po co ją robimy, jeżeli nie jest nasza, no ale musimy przygotować nasz jako gmina jest odpowiedzialność, jeżeli chodzi o kanalizację, więc musimy przygotować, zrobić, żeby mógł marszałek, no to są tego typu... A to są rozsądne argumenty, które do pani trafiają? To znaczy rozsądne byłby dla mnie w momencie, kiedy faktycznie mielibyśmy na to, że tak będzie robiona ulica Świdnicka w momencie, kiedy zrobimy kanalizację. Dobrze. Ale jeżeli robimy kanalizację, bo kiedyś będzie robiona ulica Świdnicka, no to tak... Ale czy z tego wynika, że pani nie ma zaufania do deklaracji Urzędu Marszałkowskiego? Tak, bo to Urząd Marszałkowski obiecuje, no tak jest, że zrobi ulicę Świdnicką. Obiecuje. No właśnie, nie mamy tego tak do końca. No tak, ale dwa lata minęły. Prezydent Szełemej też jakiś czas już Wałbrzychem rządzi. W ilu sprawach konkretnych, jak może pani powiedzieć, deklarował i swojej deklaracji nie dotrzymał? Bo to o tym warto rozmawiać. Na tej podstawie oceniać wiarygodność deklaracji na przyszłość. Deklaracje pana prezydenta, no trudno mi tutaj mówić w tej chwili też tak na gdzie szybko, nie, jakie... Gdzie nie dotrzymał danego słowa, no bo to jest argument w dyskusji. Na tej podstawie możemy ocenić, czy ktoś w przyszłości też będzie wiarygodny, czy niewiarygodny. Deklaracje pana prezydenta, wie pan, no... W tej chwili... No jest pani każdym... opozycją, to miałem wrażenie, że jak z rękawa będziemy sypać przykładami, no bo pani powiedziała, że pani patrzy prezydentowi na ręce. Prezydentowi tak... opozycji, oczywiście. Mhm. W momencie, kiedy jest przedstawiana jakakolwiek uchwała, jeżeli rozmawiamy, nawet jesteśmy dzisiaj po komisji, każdą uchwałę bardzo dokładnie czytamy i jeżeli jest to uchwała, która faktycznie jest, tak jak powtarzam, dobra dla miasta, nikt z nas nie będzie jej blokował, no bo jesteśmy po to, żeby to było dobre dla miasta. Kwestia, czy są na to pieniądze, czy nie i czy to jest, zabierając budżet z tego, co jest robione, to jest, no niestety, autopoprawki są, zabieramy komuś, żeby dać następnemu i tu jest cały problem. Pieniędzy nie ma i nie jest to tajemnicą, wiemy, że pieniędzy nie ma i nie będzie, bo to
z nieba na mnie spadnie. Więc próbuję się po prostu różnymi posunięciami, właśnie przede wszystkim autopoprawkami, które jeżeli są na komisji, jeżeli mamy się okazję im przyjrzeć, to się przyglądamy i patrzymy na to, co się dzieje. A czy pani zakłada jakąś inicjatywę swoją w tym wszystkim? Czy klubu radnych? Że nie tylko patrzycie i reagujecie, ale też sami proponujecie. Bo się zastanawiam, czy osoby, które na was głosowały w wyborach samorządowych, czy one oczekiwały takiego tylko biernego przyglądania się, czy też oczekiwały tego, bierne, że jednak sami też coś będziecie potrafili zaproponować? Oczywiście, że nie jest bierne, bo jeżeli jest sytuacja taka, że to nie jest, uważamy, że my uważamy, że to nie jest dobre, no to oczywiście reagujemy, tak było właśnie przy szkołach, że po prostu tak samo było przy biurze obsługi. To jedna rzecz. Jak wyglądała wasza kontrpropozycja do oszczędności przy szkołach? Gdzie uważaliście, że warto zaoszczędzić, a nie kosztem szkół? Też już rozmawialiśmy na ten temat tutaj u pana kilka razy, że potrzebny był czas i tak jak myśmy mówili, reorganizacja szkół jest potrzebna. Oczywiście, że jest i to nie była dyskusja, czy zamykamy szkoły i koniec, bo my sobie tak chcemy. Oczywiście kwestia rozmów. Mi osobiście brakuje takich rozmów właśnie, że zaczął działać jakiś tam zespół, który się przyglądał tym szkołom. Oczywiście specjaliści, nic absolutnie im nie umieszając, którzy mieli dane odpowiednie i temu się przyglądali. Nam jako Komisji Edukacji uważam, że również powinniśmy być do tego zaproszeni, żeby pokazać nam, bo my też nie jesteśmy alfą i omegą, że wszystko wiemy i na wszystkim się znamy, pokazać nam, jaka jest sytuacja danej szkoły, porozmawiać, co możemy zrobić, żeby im pomóc, ewentualnie przesunięcia, likwidacje jakiekolwiek, też to jest kwestia rozmów i ja uważam, że na tym powinna z praca... Z panią nie rozmawiamy na ten temat? Nie. Na komisjach przed podjęciem uchwały likwidacyjnej? Nie, bo nam podano już gotowy projekt, który był, na którym myśmy później już pracowali bardzo długo i ja go już mówię, już jest tak pomazany i tak popisany. No i efekt prac zespołu pani dostała do ręki. Efekt tak? Tylko. Z tym, mogła że później się... już nikt z nami nie chciał rozmawiać na ten temat. Były rozmowy w szkołach, przedstawialiśmy swoje argumenty. Zresztą tutaj też nam wielokrotnie na sesji zarzucano, że nie były przedstawione konkretne argumenty. Próbowaliśmy przedstawiać na podstawie tego, co dostaliśmy na tym materiale. Przedstawiać swoje argumenty, więc ja uważam, że czyli praca rady... rozmawiano, jeżeli pani mogła wyrazić swoje argumenty do tego, co pani przedstawiono, tak, to był dialog. Nie, bo to by po prostu wysłuchanie po prostu na ale zasadzie... nie każdy dialog kończy się tym, że druga strona da się przekonać. Oczywiście, no bo myśmy dialog się też nie dali na wymianie poglądów. Nas też nikt nie przekonał. Ale to nazwijmy po imieniu, dialog był, tylko się druga strona nie dała przekonać. Żadna ze stron się nie da przekonać, może tak. Dobrze, pani mówi, że w kwestii... Ja powiem może inaczej. W kwestii szkół, jeszcze sekundkę. W kwestii szkół za szybko. Nie mieliście czasu na to, żeby poszukać alternatywnych rozwiązań. Później to już zaczęliśmy rozmowę od pytania. Jeżeli Rada Miejska wróci do pomysłu likwidacji szkół w październiku, we wrześniu, w listopadzie, czy to będzie oznaczało, że pani ma teraz więcej czasu na przemyślenie przyszłości szkoły 31? Na pewno jesteśmy mądrzejsi, jeżeli chodzi o całą tą sytuację, która no załóżmy była przez te ostatnie pół roku i więcej. Myślę, że to chciałam powiedzieć, że moja praca w Radzie i myślę, że każdego radnego, to nie jest tak, że my, tak jak mówię, blokujemy, że nie, bo nie, bo nie. Ja uważam, że powinniśmy rozmawiać, właśnie pracować na danych dokumentach, które są nam przedstawiane. Pracujemy, rozmawiamy. Po to są komisje. Jesteśmy otwarci nawet na to, że jeżeli jest jakiś zespół poza komisją, jak najbardziej idziemy, nie wszyscy mogą, ale oczywiście nawet przedstawiciele. Rozmawiamy, przedstawione są nam pewne alternatywy. Każdy, tak jak pan powiedział, może mieć swoje argumenty, ja mogę mieć swoje argumenty. Uważam, że po prostu na tym powinna praca Rady polegać każdej, a później jakiś konsensus z tego wszystkiego. Czyli jeżeli wszystko zależy od dialogu i przekonywania się nawzajem, nie może pani dzisiaj wykluczyć, że w listopadzie, dajmy na to, zagłosuje za likwidacją szkoły? Za jakąkolwiek likwidacją szkoły nie będę głosować, ponieważ uważam, że
likwidacja nie ma takich, nie ma takich argumentów, które by Panią przekonały, to po co dialog? Jest oczywiście, że z tą, bo trzeba wypracować, Szkoła 31 wypracowywała w różnych projektach dodatkowe pieniądze i są, były pomysły na to, żeby ta szkoła, znaczy nie ta konkretnie, w ogóle szkoła jako taka mogła mieć dodatkowe, że tak powiem, zajęcia i żeby nie było tego długu, żeby mogła wypracować jakieś tam pieniądze swoje, żeby nie być aż tak bardzo zależnym od gminy. Chociaż i tak te wszystkie pieniądze muszą przejść przez gminę, później są rozprowadzane po innych szkołach, ale chodzi o to, żeby po prostu pomóc tym szkołom, żeby te szkoły istniały na tyle, żeby mogło się tam toczyć życie, jakiekolwiek życie, bo jeżeli zamykamy szkołę na Poniatowie, jeżeli zamykamy szkołę 31, po prostu życie tam jakiekolwiek, nawet takie bym się pokusiła, nawet i o kulturalne zamiera, no bo co te dzieci? Starsi, tam były zajęcia i popołudniowe, i sobota, i niedziela. W momencie, kiedy zamykamy, gdzie robimy te domy opieki społecznej, czy jakieś inne, po prostu życie tam umrze, jakiekolwiek kulturalne. Na Rusi Nowej najprawdopodobniej szkoła zostanie? Takie są w tym momencie postanowienia wojewody? Miejmy nadzieję, że tak będzie. A jeżeli, ja powiem szczerze, że jedyny plus, który widzę w tym wszystkim, to jest właśnie to, że powstały właśnie różne pomysły tej społeczności, ludzi, którzy rzucali pewne pomysły, które są zapisane, które mamy. Ja mam całą teczkę tego wszystkiego i biorąc na przykład, nawet jeżeli byśmy wrócili do tematu, jakikolwiek rozmów na ten temat, mamy to wszystko już na papierze, możemy na tym pracować, możemy rozmawiać, myślę, że to może być też podstawą dla innych szkół, żeby właśnie mogły jakby się rozwijać w tym wszystkim. Ja myślę, że jakakolwiek by później rada nie była, to jednak mimo wszystko będzie za tym, żeby te szkoły utrzymać i żeby tam to życie kulturalne i społeczne było. Jakakolwiek rada by nie była, Pani powiedziała. Tak. 25 tysięcy Wałbrzyszan musi pójść na referendum, żeby było ważne, Pani pójdzie? Ja pójdę. I jak Pani będzie głosowała? Będę odgłosowała za odwołaniem Rady. Za odwołaniem Rady Miejskiej. Bardzo Pani dziękuję. Beata Mucha, Prawo i Sprawiedliwość, Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha była naszym gościem. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.